2017 roku, a dokładnie 15 czerwca, na stronie u Domina pojawiła się wiadomość o Tigerze 217 prosto z supertestu. I przeszło po prawie 2 latach, pojazd do tej pory się nie pojawił. Ale to nie znaczy, że pojazd się nie pojawi na konsoli. Jeżeli chodzi o specyfikację tego pojazdu, to widzicie tutaj dokładnie, jak ona miała wyglądać, jeżeli chodzi o pojazd, który miał się pojawić na PC-cie. Ja oczywiście nazywam się Hincul i dzisiaj Wam pokażę Tigrysa 217, który trafi na konsolę. A kiedy? No, prawdopodobnie właśnie w czerwcu. Tak więc zobaczmy, jak ten pojazd będzie wyglądał i czy warto będzie go w ogóle nabyć. Tygrysów na konsoli można powiedzieć, że roi się jak mrówków. Ale co takiego specjalnego jest akurat w tym Tygrysie? Ano numer 217. Czy to był Tygrys? A w sumie kto nim jeździł? Ano jeden z asów niemieckich pancernych, czyli Otto Karius. I tak, w kwietniu 1944 roku Otto Karius otrzymał czołg Tiger w wariancie E o numerze 217. Ten as pancerny walczył w tym pojeździe do czasu, kiedy został ranny w czerwcu 1944 roku. Pojazd został ciężko uszkodzony i wybuchł niedaleko Piławy w 1945 roku. Taką krótką historią Wargaming podzielił się przy opisie tego pojazdu. Ale teraz pytanie się rodzi, bo na 6 poziomie, oczywiście tu mowa o Tigerze 217 na 6 poziomie. Tak jest, ten pojazd wyląduje na 6 poziomie i na 6 poziomie mamy już 2 Tygrysy, a mianowicie japońskiego Tygrysa i Tygrysa Citadel. I teraz porównamy sobie, zobaczycie parametry tej 217 i parametry właśnie pojazdu, który jest już w grze, czyli Tigera Citadel na 6 poziomie. Najpierw zobaczmy, jakie parametry posiada ten oto właśnie pojazd, który pojawił się w grze przypadkiem, gdzie Wargaming wypuścił nam aktualizację 4.10 i przez przypadek dodali ten pojazd. Nie można było go oczywiście nabyć, ale dodali go w plikach gry, gdzie mogliśmy sobie zobaczyć właśnie ten pojazd, obejrzeć jego parametry w garażu, w drzewku, gdzie posiadamy pojazdy premium. No ja oczywiście nagrałem o nim materiał, a w sumie krótki filmik, gdzie dzisiaj chciałem się z Wami podzielić tą akurat wiadomością. Tak więc zobaczmy, jak ten pojazd wygląda. Jeśli chodzi o wygląd, pojazd naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Pokryty cały jest zimmeritem. Oczywiście nas wygląd akurat jako taki nie interesuje aż tak mocno, jak parametry tego pojazdu. I teraz zobaczmy, jak parametry się przedstawiają. Pierwszy parametr, który nas mocno interesuje, oczywiście jest to mobilność. I tu na tym zdjęciu porównamy sobie 2 pojazdy, czyli 217 razem z Tygrysem Citadel. I zobaczmy, jak to się prezentuje, jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma pojazdami. I teraz tak, koni mechanicznych w obu pojazdach mamy tyle samo. Współczynnik mamy również taki sam, 11,40. Prędkość maksymalna jest taka sama, czyli 40 km na godzinę. Prędkość cofania 12 km na godzinę i szansa na pożar 20%, czyli kropka w kropkę. Czy będzie to pojazd typowy kopiuj wklej? Lecimy dalej, zaraz się przekonamy. Kolejne wartości, oczywiście jest to działo. Działo, zobaczmy, 88 mm i teraz tak, czas przeładowania 7 sekund. Na Citadelu również mamy tak samo. Czas celowania 2,30, na drugim pojeździe jest tak samo. Zresztą zobaczcie na działa. Są to te same działa, jak i również wszystkie takie same parametry. Tak więc nic innego tutaj akurat nam nie pozostaje powiedzieć, jak typowe kopiuj wklej. Lecimy dalej z kolejnymi parametrami. I co teraz mamy? Obrót. Obrót pojazdu 26 stopni, opory gruntu dość spore. I teraz porównanie do drugiego pojazdu. Jest wszystko to samo. Dalej obrót wieży. Mamy 20 stopni. Jest tak samo, zasięg spota również taki sam, 370 metrów, radio 710 metrów, a jak się prezentuje na konkurencie, również 710 metrów. No i amunicja, 3 rodzaje pocisków,
APEKi, APCR-y i pociski burzące. I teraz zobaczmy na prędkość tych pocisków. Taka sama i taka sama. Pancerz kadłuba posiadamy 100 mm z przodu, 80 boki i z tyłu również 80. Jeżeli chodzi o wieżę, 100 z przodu, 80 boki i 80 z tyłu. Tak więc tak się prezentuje Tiger 217 Otto Kariusa. Czy to będzie miało sens? Szczerze powiem, dla mnie nie bardzo, no bo jeżeli ja na przykład posiadam już Tigera Citadel, posiadam Tigera japońskiego, który mi wypadł z paczki, gdzie jest sens nabywania kolejnego pojazdu, nawet gdzie on posiada swoją historyczną wartość? I teraz jeszcze nie wspomniałem o bonusach. Bonusy oczywiście są takie same, czyli 30% do zarabiania, czyli sreberka, i 20% do zdobywania punktów doświadczenia. Słuchajcie, to oczywiście wiadomość dla tych, aby się nie dali nabić w butelkę, bo już takie pojazdy posiadamy w grze, a prawdopodobnie Wargaming oczywiście krzyknie za ten pojazd dość fajną cenę. Tak więc słuchajcie, z mojej strony to wszystko, tak się będzie prezentował Tiger 217 Otto Kariusa. Z mojej strony to wszystko, do usłyszenia, hej!